Witam bardzo serdecznie miłośników Księgi Apokalipsy. Oglądając dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, pamiętajcie o tym, żeby zaznaczyć dzwoneczek, no i oczywiście, jeśli uznacie za słuszne, łapka w górę albo łapka w dół. No i oczywiście nie pogardzimy też wsparciem finansowym, bo chcemy, żeby nasz kanał się rozwijał i docierał do jak największej ilości słuchaczy. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie pod dzisiejszym materiałem. Pamiętamy, że Apokalipsa, 6 i 7 rozdział, zawiera proroctwo o 6 pieczęciach, spisane przez Jana w końcu I wieku, odsłoniło panoramę dziejów chrześcijaństwa od 31 do końca doczesnej historii ludzkości. Ukazało również wizję zbawionych stojących przed tronem Ojca i Barankiem. Jednak apostołowi pokazano, że księga, którą Baranek odebrał od Ojca, zasiadającego na tronie Wszechświata, miała 7 pieczęci, a nie 6. Proroctwo 7 pieczęci stanowi kolejny blok wizji. Zostało ono spisane w 8, 9, 10 i 11 rozdziale Księgi Apokalipsy. Widzenie 7 pieczęci zawiera treść niewystępującą w 6 pieczęciach. 7 pieczęć odkrywa wydarzenia historii świata i Kościoła nieujęte w 6 pieczęciach. Rozdział 8 Księgi Apokalipsy, werset 1 brzmi następująco. A gdy zdjął 7 pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Gdy Baranek zdjął ostatnią, 7 pieczęć, wtedy w niebie nastąpiła cisza na około pół godziny. Możemy sobie wyobrazić, jak istoty niebiańskie umilkły na pół godziny z zapartym tchem, oczekując na to, co zostanie teraz objawione. Półgodzinne milczenie w niebie oddziela wizję 6 pieczęci od proroctw 7 pieczęci. Drugi werset brzmi: i widziałem 7 aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im 7 trąb. Jan ujrzał 7 aniołów stojących przed tronem Ojca. Każdy z nich otrzymał trąbę. Potem w 3 i 4 wersecie czytamy dalej: i przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. Pojawia się 8 anioł. Stanął przy złotym ołtarzu przed tronem Ojca. Miał złotą kadzielnicę, nabrawszy ręką wiele kadzidła, sypnął je na płonące na złotym ołtarzu węgle. Wtedy wzbił się ku Bogu wonny dym spalanego kadzidła. To, co Jan tu zapisał, ma swoje korzenie w Starym Testamencie. W świątyni izraelskiej, w miejscu świętym, przed zasłoną oddzielającą przedział święty od najświętszego, znajdował się złoty ołtarz. Kapłani codziennie spalali na nim kadzidło. Wonny dym wypełniał świątynię i docierał do miejsca najświętszego, przed Arkę Przymierza, symbolizującą tron Boga. Wonny dym spalanego kadzidła był symbolem modlitw Izraela docierających do Boga. Coś takiego w rzeczywistości dzieje się w niebie. Jan wyjaśnił dwukrotnie, że wonny dym spalanego kadzidła wraz z modlitwami świętych wzniósł się ku Bogu. Mamy tu piękny obraz.
naszych modlitw wznoszących się do Boga. Podobny obraz widzieliśmy w 5 rozdziale Księgi Apokalipsy i tam w wersecie 8. Tam 24 starszych, oddając hołd barankowi, składało mu złote czasze pełne kadzidła, oznaczające modlitwy świętych. To znaczy, że nasze modlitwy docierają do Ojca przez Jezusa Chrystusa. Werset 5, 8 rozdziału Apokalipsy. I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię i nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice i trzęsienie ziemi. Potem anioł ten napełnił kadzielnicę żarzącymi się węglami ze złotego ołtarza i rzucił ją na ziemię. Wtedy rozległy się głosy, grzmoty, zaczęło się błyskać, ziemia się zatrzęsła. Treść wersetu 5 gwarantuje nam, że modlitwy docierają do Boga. Bóg je wysłuchuje i podejmuje decyzje, reaguje i interweniuje. Wtedy w historii świata, narodów i jednostek dzieją się wyroki Boże. Bóg odpowiada na modlitwy, ale nie zawsze tak, jak oczekujemy, lecz zgodnie ze swoją wolą, bo On wie, co jest najlepsze. I w 6 wersecie Jan zapisał: a owych 7 aniołów mających 7 trąb sposobiło się do tego, by zatrąbić. 7 aniołów było gotowych do trąbienia. W biblijnym Izraelu trąbieniem zwoływano uroczystości, ogłaszano ważne wydarzenia, ostrzegano i nadawano sygnały bojowe. Ważnym świętem w Izraelu był Dzień Pojednania. Przed Dniem Pojednania przez 10 dni trąbiono, wzywając wszystkich, by się na to święto przygotowali. Dlatego trąbienie 7 aniołów należy interpretować jako Boże ostrzeżenia i wezwania do opamiętania się. Trąby również zapowiadają wydarzenia będące Bożymi wyrokami. W badanym przez nas proroctwie trąbienie zapowiada interwencję Boga w dzieje świata, podjętą w wyniku wysłuchania modlitw. W czasach Jana świat antyczny był pod panowaniem Rzymu, cesarstwa rzymskiego. Rzym zniewolił Żydów, uderzył w chrześcijaństwo z biegiem czasu, intensyfikując prześladowania Kościoła. Nawet po przyjęciu chrześcijaństwa Rzym prześladował chrześcijan niezgadzających się z popadającym w odstępstwo Kościołem powszechnym. Pamiętamy, że w 381 roku cesarz Teodozjusz Wielki ustanowił katolicyzm religią państwową, dając początek prześladowaniom chrześcijan niekatolików. Bóg również widział krzywdę zgnębionych przez Rzym narodów. W księdze Daniela Rzym został zapowiedziany jako żelazna potęga, która wszystko zdruzgocze, jako bestia straszna, groźna i nadzwyczaj silna, z żelaznymi zębami, miedzianymi pazurami, pożerająca, miażdżąca, depcząca wszystko, co było w jej zasięgu. Żydzi, a potem prześladowani chrześcijanie, wołali do Boga o ratunek przed okrucieństwami Rzymu. Ich modlitwy dotarły do Boga, a Bóg je wysłuchał. Na Rzym miały spaść Boże wyroki kończące jego panowanie. Upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego był przełomem w dziejach ludzkości. Zakończył starożytność, dał początek średniowieczu, nastał nowy porządek świata, stary się zawalił i wszystko się zmieniło. Poprzednie bloki prorocze w Księdze Apokalipsy, obejmujące wizję 7 listów do 7 zborów w Azji Mniejszej i 6 pieczęci,
a także dalsze proroctwa o kobiecie i smoku oraz zwierzęciu z morza zaczynają się od państwa rzymskiego. Dlatego logicznym wydaje się, że i część historyczna proroctwa siódmej pieczęci zaczyna się od Rzymu, a cztery pierwsze trąby zapowiadają upadek łacińskiego cesarstwa rzymskiego. Popatrzmy na siódmy werset ósmego rozdziału Apokalipsy. I zatrąbił pierwszy, i powstał grat i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię, i spłonęła 1/3 ziemi, spłonęła też 1/3 drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa. Kiedy zatrąbił pierwszy anioł, na ziemię rzucono grat i ogień wymieszane z krwią. Grat, ogień i krew to w Biblii symbole zniszczenia, wojny, najazdu, klęski. Lata około 375 roku to początek wielkiej wędrówki ludów w Europie. W tym czasie Wizygoci przeprawili się przez Dunaj i za pozwoleniem cesarza Valensa osiedli się tutaj w Tracji na zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego. W 378 roku wybuchło powstanie Wizygotów, podczas którego doszło do bitwy pod Adrianopolem, o tutaj w tym miejscu. Była ona pierwszą wielką klęską Rzymian od 5 wieków. Zginął w niej cesarz Valens i 25 tysięcy jego żołnierzy, 2/3 całej armii rzymskiej. W późniejszych latach Rzym opanował sytuację, a Stylichon, wybitny wódz rzymski, zadał Wizygotom klęskę w Grecji. Lecz kiedy Alaryk, wódz Wizygotów, dowiedział się, że Stylichona ścięto, ruszył na Italię i w 410 roku obległ Rzym. Oblężenie przeciągało się, a Alaryk wiedział, że nie zdobędzie miasta szturmem. Wcielił więc w życie plan B. Przyznał się do porażki i wycofał się poza pole widzenia straży na murach Rzymu. Pod bramami stolicy pozostawił dar 300 młodych wojowników wizygockich jako niewolników dla arystokracji rzymskiej. Wkrótce Rzymianie ochłonęli i powrócili do dawnego stylu życia. W nocy 23 sierpnia owi niewolnicy cichaczem wymknęli się, zlikwidowali straże strzegące bramę salaryjską i otworzyli ją. Wizygoci wdarli się do miasta i złupili Rzym. Gdy Rzym padł, cesarz Honoriusz przebywał w Rawennie. Był niewłaściwym władcą w niewłaściwych czasach. Ponoć, jak opowiada legenda, niewolnik poinformował go, że Rzym umarł. Honoriusz wtedy odpowiedział: przecież dopiero co go karmiłem, mając na myśli swego domowego kurczaka o imieniu Rzym. Gdy niewolnik wyjaśnił mu, że to stolica padła, Honoriusz westchnął z ulgą: a już się bałem, że chodziło o mojego kurczaka. 9 lat później Wizygoci założyli pierwsze barbarzyńskie królestwo na terytorium cesarstwa rzymskiego w południowej Francji, a potem opanowali także Hiszpanię. Wizygoci wypełnili przepowiednie pierwszej trąby, pustosząc 1/3 państwa rzymskiego. Ziemia, przez którą przeszli, wyglądała tak, jakby przeszła tędy gwałtowna burza gradowa i ogień przemieszany z krwią.
a duma i chwała Rzymu, jak spalona trawa, obróciły się w popiół. A teraz popatrzmy na 8 i 9 werset dotyczący drugiej trąby. I zatrąbił drugi anioł i coś, jakby wielka góra ziejąca ogniem, zostało wrzucone do morza, a 1/3 morza zamieniła się w krew. I 1/3 zwierząt żyjących w morzu zginęła, a 1/3 okrętów uległa zniszczeniu. Gdy zabrzmiała druga trąba, wielka płonąca góra wpadła do morza, spowodowała ona zniszczenia i śmierć. 1/3 morza stała się krwią, 1/3 zwierząt morskich zginęła i 1/3 okrętów została zniszczona. W Biblii góra symbolizuje naród lub królestwo. Teksty wyjaśniające tą symbolikę znajdziecie w materiałach, które sobie możecie zamówić. Góra ziejąca ogniem oznacza jakiś naród lub królestwo niosące wojnę, zniszczenie i śmierć, w naszym wypadku Rzymowi. Morze jest proroczym symbolem mas ludzkich. Tutaj chodzi o ludność Cesarstwa Rzymskiego. Zwierzęta morskie i okręty to ludzie i dobra materialne. Pożoga spowodowana przez płonącą górę ogarnęła 1/3, czyli dużą część Imperium Rzymskiego, jego ludności i bogactw. Trąba pierwsza dotyczyła lądu, druga dotyczy morza. Stąd wniosek, że wydarzenia drugiej trąby wskazują na jakąś siłę związaną z morzem. W chronologicznej kolejności wydarzeń prowadzących do upadku Rzymu, po Wizygotach byli to Wandalowie. Wandalowie przeszli przez Europę i zatrzymali się tutaj w południowej Hiszpanii. W 429 roku przeprawili się przez Gibraltar i opanowali północną Afrykę, utworzyli własne państwo. Afryka Północna zaliczała się wówczas do najbogatszych prowincji Cesarstwa Rzymskiego. Była spichlerzem cesarstwa. Zboże i inne produkty płynące z Afryki były podstawą wyżywienia ludności Italii. Podatki płynące z Afryki umożliwiały Rzymowi opłatę najemników barbarzyńskich. Utrata Afryki stanowiła dla imperium ciężki cios. Ostatnią ostoją Rzymian w Afryce Północnej była Kartagina. Wandalowie zdobyli ją w 439 roku. W 455 roku Wandalowie pod wodzą Genzeryka zdobyli i straszliwie złupili Rzym. Stąd mamy pojęcie wandalizmu. Uprowadzili do niewoli wiele tysięcy Rzymian, a wśród nich cesarzową Eudoksję wraz z córkami. 2 lata później cesarz Majorian wysłał silną flotę przeciwko Wandalom. Genzeryk, nie zwlekając, w nocy zaatakował i zniszczył rzymską flotę. Genzeryk, pozostając panem mórz, pustoszył wybrzeża cesarstwa. Opanował Sycylię, Korsykę, Sardynię i inne wyspy śródziemnomorskie. W końcu Rzym i Konstantynopol zjednoczyli się przeciwko Wandalom. Floty zachodniego i wschodniego cesarstwa ze 100 tysiącami piechoty przypłynęły, aby dokonać inwazji na Kartaginę. Genzeryk poprosił o 5 dni rozejmu,
Akurat wiatr zmienił kierunek, stając się sprzymierzeńcem wandalów. W ciemnościach nocnych między okręty rzymskie wpłynęły łódki wypełnione materiałem palnym. Spłonęło wtedy nie mniej niż 1100 statków rzymskich i bizantyjskich. Ponadto płonącą flotę zaatakowali wandalowie ze wszystkich stron. Obraz tej bitwy morskiej rzeczywiście wyglądał tak, jak gdyby wielka góra spadła do morza. Po tym zwycięstwie Genzeryk nadal pustoszył rzymskie wybrzeża i doczekał ostatecznego upadku Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku. A teraz kolej na trąbę trzecią. Czytamy werset 10 i 11. I zatrąbił trzeci anioł. I spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. Użyte w powyższym greckim tekście słowo aster, przetłumaczone jako gwiazda, oznacza również meteoryt albo kometę. W języku biblijnym gwiazda oznacza kogoś ważnego, przywódcę, wodza, lidera, kogoś szczególnego. Wyjaśnienie tej symboliki proroczej znajdziecie w materiałach, które możecie sobie zamówić. Jedna trzecia rzek i źródeł wód to duża część narodów barbarzyńskich i mieszkańców Imperium Rzymskiego. Pamiętamy, że morza, wody, rzeki i strumienie w proroctwach biblijnych symbolizują narody, plemiona, często w stanie wojny i niepokojów. Nieszczęścia spowodowane upadkiem tego meteorytu ukazane są w proroctwie jako zgorzknienie wód, od których pomarło wielu ludzi. W Biblii piołun symbolizuje niedolę, udrękę, nieszczęścia. Proszę otworzyć sobie Księgę Lamentacji, czyli inaczej Treny Jeremiasza, i tam w 3 rozdziale i 19 wersecie właśnie tak zostało przedstawione symboliczne znaczenie piołunu. Trzecia trąba zapowiedziała więc jakiegoś wielkiego wodza, który pojawi się w czasie niepokojów i wojen, zdobędzie wielką chwałę i potęgę, spowoduje zniszczenia i niedolę na znacznych obszarach imperium i nagle zgaśnie. Miał się pojawić po Wizygotach i Wandalach. Trzecia trąba dotyczy Attyli, wodza Hunów. Wędrując z Azji tutaj na zachód ku Europie, Hunowie wywołali popłoch i ucieczkę narodów, zwaną Wielką Wędrówką Ludów. Wielka Wędrówka Ludów stała się bezpośrednią przyczyną upadku zachodniego Imperium Rzymskiego. W Europie Hunowie pojawili się w 375 roku. W 433 roku wodzem Hunów został Attyla. Zjednoczył Hunów i wiele narodów barbarzyńskich. Pustoszył tutaj wschodnie Cesarstwo Rzymskie, zbliżając się do Konstantynopola. Kupił pokój cesarz Teodozjusz od Attyli, płacąc mu wysoki haracz. Attyla dyktował warunki pokoju. Teodozjusz co roku musiał płacić wysokie kontrybucje. Cesarz wschodniorzymski, bizantyjski w Konstantynopolu Teodozjusz musiał zerwać wszystkie układy z wrogami Hunów. Wszystkich zbiegłych od Hunów
miał im oddać z powrotem. Za Rzymianina zbiegłego z niewoli Hunów musiał zapłacić 8 sztuk złota. Potem Attyla ruszył na zachodnie cesarstwo. Zniewalał, palił i mordował. Kochał się w wojnie, mordach i płonących miastach. Chełpił się, że gdzie stanie kopyto jego konia, tam już więcej trawa nie urośnie. W 451 roku wojska zachodnio-rzymskie pod dowództwem Aecjusza wraz z Wizygotami i inne sprzymierzone ludy germańskie zagrodziły drogę Hunom na polach katalaunijskich we Francji. Tu mamy pola katalaunijskie. Tym razem Hunowie ponieśli takie straty, że Attyla się wycofał. W następnym roku Attyla ruszył na Rzym. Idąc przez Italię, siał po drodze śmierć i pożogę. Pod Rzymem wyszedł mu naprzeciw biskup rzymski Leon I. Zaoferował Attyli wielki okup i księżniczkę Honorię, siostrę cesarza, ratując w ten sposób stolicę. W 453 roku Attyla poślubił kolejną żonę Ildiko. Podobno Ildiko została zwerbowana przez Aecjusza. W noc poślubną, w zemście za wymordowanie przez Hunów jej rodziny, Ildiko otruła Attylę. Po śmierci Attyli imperium Hunów, które sięgało od Danii aż tutaj po Bałkany i które sięgało od Renu aż po Kaukaz, rozpadło się. W 454 roku Gepidzi pobili Hunów tak, że ich resztki ruszyły na wschód, uszły na wschód. Chwała Attyli, tak jak nagle rozbłysła, tak też szybko zgasła, jak przepowiedziała trzecia trąba. Przechodzimy do czwartej trąby, werset 12. I zatrąbił czwarty anioł, i ugodzona została 1/3 słońca, i 1/3 księżyca, i 1/3 gwiazd, tak iż 1/3 ich część zaćmiła się i dzień przez 1/3 część swoją nie jaśniał, podobnie i noc. Podczas wielkiej wędrówki ludów, pod naporem barbarzyńców, granice zachodniego Imperium Rzymskiego pękły i narody germańskie, łupiąc i paląc, zalały cesarstwo. Po raz pierwszy w swojej historii Rzym został zdobyty przez Wizygotów, pamiętamy, w 410 roku, a potem przez Wandalów w 455 roku. W międzyczasie Hunowie pustoszyli kraj, siejąc pożogę i śmierć i też prawdopodobnie o mało co by Rzym nie zdobyli. Wschodnie cesarstwo rzymskie, borykając się z takimi samymi problemami, nie było w stanie pomóc Zachodowi. Po śmierci cesarza Walentyniana III w 455 roku na tronie Rzymu zasiadali władcy narzuceni przez germańskich wodzów albo będący marionetkami w ręku dworu wschodniego, słabi i niekompetentni. Władza cesarska stała się fikcją, system administracyjny nieudolny i bezsilny. W ciągu ostatnich 20 lat cesarstwa zachodniego rządziło 9 cesarzy. 7 został zamordowany, 8 wypędzony. W takim stanie rzeczy wypełnia się proroctwo czwartej trąby. Ostatnim cesarzem łacińskim był Flawiusz Romulus Augustus. Gdy obejmował tron w październiku 475 roku, miał 12 lat.
W sierpniu 476 roku na czele zbuntowanych, najemnych wojsk barbarzyńskich w Italii stanął wódz Herulów Odoaker. Pokonawszy Rzymian, przybył do Rawenny, gdzie przebywał Romulus Augustus. Odoaker pozbawił 13-letniego cesarza władzy. Tutaj mamy Rawennę, gdzie przebywał Romulus Augustus i przybył tutaj Odoaker, pozbawił go tam władzy. Ale Odoaker zachował tego chłopca, cesarza, przy życiu. Odesłał go do przydzielonego mu majątku ziemskiego i zapewnił coroczną rentę. Odoaker odesłał insygnie cesarskie do cesarza Zenona w Konstantynopolu. Faktycznie Odoaker stał się królem Italii. Zlikwidowanie majestatu cesarza Rzymu, który był czczony jako boski przedstawiciel niezwyciężonego słońca, było jakby zaćmieniem słońca, które przez 5 wieków świeciło nad antycznym światem, tak jak to zapowiedziało proroctwo czwartej trąby. W Piśmie Świętym słońce, w zależności od kontekstu, oznaczało kogoś najważniejszego, najwyższego, naczelny autorytet, na przykład Boga, albo Ojca, albo jakieś bóstwo. W materiałach z dzisiejszego rozważania znajdziecie teksty wyjaśniające tą symbolikę. W 541 roku cesarz bizantyjski Justynian I Wielki zniósł tytuł konsula, a 12 lat później zniesiono Senat Rzymski, który istniał 13 wieków. Zważywszy, jaką władzę w świecie antycznym posiadali cesarze rzymscy, konsulowie i senat, zlikwidowanie ich trafnie zostało przyrównane w proroctwie czwartej trąby do ugodzenia i zaćmienia słońca, księżyca i gwiazd. Cesarstwo łacińskie definitywnie odeszło do przeszłości, a terytorium, które niegdyś należało do światowego imperium, zostało podzielone pomiędzy narody germańskie, co dało początek współczesnej Europie. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego te nieszczęścia spadły na Rzym i zakończyły jego historię, skoro cesarstwo przyjęło chrześcijaństwo, a więc powinno raczej cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Mimo przyjęcia chrześcijaństwa, Rzym nadal pozostał przy swoich grzechach. A z biegiem czasu także i upaństwowiony Kościół coraz bardziej popadał w odstępstwo. I ten okres dziejów chrześcijaństwa, pamiętacie, został przedstawiony w proroctwie trzeciej pieczęci o czarnym koniu w 6 rozdziale Księgi Apokalipsy. Około 400 roku w Trewirze lub Kolonii, tutaj mamy Trewir, a więc w Trewirze lub Kolonii, urodził się Salwian, kapłan z Marsylii, tutaj mamy Marsylię, który zmarł około 470 roku, a więc był naocznym świadkiem tamtych czasów. Napisał on dzieło pod tytułem Do Kościoła, czyli przeciw chciwości. Taki tytuł. Do Kościoła, czyli przeciw chciwości. W którym następująco opisał ówczesny stan Kościoła chrześcijańskiego. Cytuję. Teraz zamiast tego wszystkiego nastały chciwość, żądza, grabież oraz te, które są ich wspólniczkami, zjednoczone z nimi jakby siostrzaną więzią, zazdrość, nieprzyjaźń,
okrucieństwo, zbytek, lubieżność, zdrada. Ponieważ te pierwsze służą do korzystania z tych drugich. Stałeś się, Kościele, słabszy na skutek swej płodności. Wzrastając, chwiejesz się i mniej władasz siłami. Praktykujesz jedynie czytanie na temat tej cnoty, a jej sam nie zachowujesz. Wiedzą jesteś blisko niej, lecz sumieniem daleko. W swoim kolejnym dziele pod tytułem O rządach Bożych Salwian napisał, cytuję: Oto niezliczone tysiące chrześcijan codziennie przebywają na widowiskach, na których dzieją się rzeczy niemoralne. Czy Bóg tymi, którzy żyją w taki sposób, może się opiekować? Czy Bóg może patrzeć na tych, którzy balują w cyrku i cudzołożą w teatrach? To my naszą nieczystością gorszymy barbarzyńców. Dalej Salwian pisze: Zamierzam wam powiedzieć rzecz ciężką i bolesną. Czyż Kościół, którego jednym celem powinno być przebłaganie Boga, nie czyni wszystkiego, aby Boga rozgniewać? A poza niewielką garstką tych, którzy strzegą się grzechu, czyż cała niemal wspólnota chrześcijańska nie jest zlewiskiem grzechów? Jakże niewielu znajdziemy w Kościele takich, którzy nie są pijakami czy żebrakami, cudzołożnikami, zabójcami czy mordercami. Zwracam się do sumienia wszystkich chrześcijan z pytaniem, ilu jest ludzi wolnych od jakiegoś z tych występków lub zbrodni, które teraz wymieniłem, a raczej ilu jest takich, którzy nie są obciążeni wszystkimi. Cały niemal lud chrześcijański doszedł bowiem do tak wielkiej niegodziwości obyczajów, że życie mniej występne uważa się niejako za rodzaj świętości. A oto kolejny fragment z cytowanego dzieła Salwiana, który wskazuje na to, że nieszczęścia, które spadły na Rzym i doprowadziły do jego upadku, są sądami Boga za zło panujące w państwie rzymskim i w Kościele. Salwian napisał, cytuję: Historia świadczy o tym, jakie sądy wykonuje Bóg nad nami przez gotów i wandalów. Oni codziennie wzrastają, a my malejemy. Oni się podnoszą, a my upadamy. Oni kwitną, my więdniemy. Gdyż sprawiedliwy jest Pan i sprawiedliwy sąd Jego. Jesteśmy przez Niego sądzeni i dlatego ku naszej hańbie, ku naszemu zginieniu powstał lud, który ciągnie z miejsca na miejsce i pustoszy wszystko. Między 331 a 347 rokiem urodził się Hieronim. Zmarł w 420 roku w Betlejem. Hieronim został uznany za świętego przez kościoły katolicki, prawosławny i koptyjski. Jest autorem Wulgaty, czyli przekładu Biblii na język łaciński. W swoim dziele pod tytułem Do Heliodora opisał to, co działo się w państwie rzymskim za jego życia i wyciągnął następujący wniosek. Cytuję: Od 20 lat i więcej leje się codziennie rzymska krew na przestrzeni między Konstantynopolem a Alpami Julijskimi.
biskupów pobrano do niewoli, kapłanów wymordowano, kościoły zburzono, ołtarze zamieniono na żłoby końskie, a kości męczenników powyrzucano z grobów. Wszędzie smutek, narzekanie i obraz okrutnej śmierci. Świat rzymski upada, a jednak nie chcemy ugiąć naszych dumnych karków. Już od dłuższego czasu odczuwamy gniew Boży na sobie, a jednak nie staramy się go ubłagać. Nasze grzechy dodają siły barbarzyńcom, a nasze występki są powodem klęsk wojsk rzymskich. Ściągnęliśmy na siebie niezadowolenie Boże w postaci rozjuszonych barbarzyńców. A więc państwo rzymskie upadło. Zakończyła się starożytność. Świat wszedł w erę średniowiecza. Ale o tym mówią już następne proroctwa biblijne Apokalipsy, które będziemy studiowali kolejnym razem. Jeśli ktoś chciałby otrzymać materiał dzisiejszego rozważania czterech trąb, bardzo proszę, niech do nas napisze, otrzyma ten materiał drogą mailową, aby mógł sobie go przeczytać, przetrawić, zastanowić się. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i dziękuję też Bogu, że dał nam wszystkim poznanie i zrozumienie tych wspaniałych proroctw, które wypełniwszy się po wielu stuleciach, przekonują nas, że Bóg istnieje i prowadzi historię świata ku odnowieniu wszech rzeczy i zbawieniu ludu Bożego. Dziękuję wam, do zobaczenia kolejnym razem. Amen.